Log polowy SCP-610-L2. Zainfekowany personel klasy D zostaje wysłany na teren C z wyposażeniem wideo. Podczas konstrukcji obwodu otaczającego obszar przechowawczy SCP-610, kilku pracowników klasy D zostało zainfekowanych z powodu ataku zarażonych mieszkańców wioski lub zwierząt włóczących się po okolicy, w sumie z kilkoma zakażeniami, wynikłymi z prób ucieczki i nierozsądnego zachowania. Większość zarażonego personelu została natychmiast poddana terminacji przy użyciu miotaczy ognia. Niewielka grupa zainfekowanych była przetrzymywana w chłodniach, co wydłużyło nieunikniony postęp mutacyjnych właściwości SCP-610. Podjęto decyzję o wykorzystaniu części zainfekowanego personelu w roli przekaźników wideo i wypuszczono go na pobliski teren. Ze względu na obawy związane z utratą sprzętu, o czym świadczy SCP-610-L1, wszyscy trzej testerzy uczestniczący w eksploracji zostali wysłani z pojedynczym systemem wideo na teren C. Na dodatkowy sprzęt wydany na potrzeby eksploracji składa się 1 galon zbiorników benzyny, 3 flary sygnalizacyjne, 3 pistolety 9 mm, każdy z 3 zapasowymi magazynkami, 3 pojedyncze racje żywnościowe. Zarażeni pracownicy zostali poinstruowani, aby obserwować i unikać interakcji z zarażonymi mieszkańcami wsi tak długo, jak to możliwe. Jeśli zaistniałaby sytuacja, w której spotkają się z agresją lub czują, że tracą kontrolę na rzecz SCP-610, mogli zabić tylu członków zainfekowanej społeczności i zniszczyć tyle skażonego mienia, ile to możliwe przy jednoczesnym utrzymaniu przez syłu odbiorników wideo. Celem tego rozkazu było dostarczenie danych o zarażonych społecznościach SCP-610 w sytuacji ataku celem lepszego ustanowienia planu zwalczania. W czasie ekspedycji podejrzewano, że teren C jest potencjalnym punktem pochodzenia SCP-610, posiadając znacznie mniej mobilnych zainfekowanych niż inne sfery, a także struktury, które wydawały się być utworzone przez kilkukrotne nałożenie efektów terraformacyjnych nieruchomych zainfekowanych. Wysłany personel klasy D, oznaczony odtąd jako DI-1, DI-2 i DI-3, został poinstruowany o zwrócenie szczególnej uwagi na wszystko, co można uznać za źródło SCP-610. Przejście z obwodu na teren C było spokojne. Nie stwierdzono dowodów bytności lokalnej fauny w okolicy. W miarę zbliżania się do terenu C pojawia się zauważalny wzrost temperatury w przeciągu ostatnich 30 metrów podejścia, co wymagało usunięcia ciężkiej odzieży chroniącej przed zimnem, która została dostarczona. Temperatura ponownie wzrasta gwałtownie po wejściu na właściwy teren C, co wymaga dalszego zdjęcia odzieży z obawy przed udarem cieplnym. Temperatury na terenie C są opisywane jako silnie wilgotne i sięgają około 32 stopni Celsjusza. Jedną z pierwszych zauważalnych cech charakterystycznych terenu C jest szereg nieruchomych pylonów, które najwyraźniej otaczają całość obszaru. Każdy pylon jest oddalony na około 5 do 6 metrów od następnego. Każdy wydaje się być stworzony z 2 do 4 zakażonych połączonych ze sobą w pojedynczym miejscu. W niektórych pylonach elementy takie jak twarze lub odbytnice nadal są widoczne. Wraz z kilkoma niewystępującymi naturalnie otworami wydają się działać jako otwory wentylacyjne. Sposób, w jaki ciepło jest wytwarzane, nie jest znany. Obecnie uważa się, że jest to zaawansowany etap terraformacji środowiska przez SCP-610, celem ułatwienia rozprzestrzeniania się. DI-2, u którego SCP-610 był najbardziej rozwinięty z przewagą kilku godzin, zaczął trząść się kilka minut po wejściu na teren C podczas oględzin pylonów. Progresja tkanki bliznowatej SCP-610 jest obserwowalna w pełnym przebiegu, podczas gdy DI-2 wije się na ziemi. Całe jego ciało jest objęte przez schorowaną, ciemną tkankę 45 sekund. DI-2 zostaje poddany terminacji przez strzał DI-1, jego ekwipunek zostaje porzucony. Rozprzestrzenianie się SCP-610 na DI-2 trwa nawet po śmierci ciała, dopóki nie ustanie wszelki ruch. Kiedy kontrola obwodu przekazuje nowe informacje do DI-1 i DI-3 odnośnie sytuacji, następuje rozsunięcie gruntu w terenie C, gdzie znajduje się ciało DI-2.
Przekaz wideo pokazuje mięso podobną narośl otwierającą się pod jego ciałem. Wiele linowatych pnączy wysuwa się z ustępu, by wciągnąć ciało do środka. Po upływie 3 sekund otwór zamyka się. Ponieważ DI-1 i DI-3 decydują się działać szybciej, obawiając się tego samego losu, udają się w stronę centrum wioski, napotykając nieznane wcześniej zjawisko. Dokładnie w centrum miasta, wznosząc się ponad to, co było studzieńką miejską, znajduje się kula zawieszona pod pochyłymi podporami składającymi się z mięsa SCP-610. Sfera wypełniona jest organami ludzi we wczesnych stadiach infekcji SCP-610, jak również dużą, zakładalną ilością organów prawdopodobnie w późniejszych etapach infekcji. Kilka nieludzkich okazów, takich jak jelenie i niedźwiedzie, również jest widocznych w masie. Cała kula pulsuje w odstępach około 5 sekund, a każdy impuls emituje pierścień materiału przypominającego zarodniki z równika sfery. Materiał ten upada na ziemię i wydaje się być pochłaniany przez środowisko. DI-3 zaczyna oblewać sferę dostarczoną benzyną. Zapytany przez panikującego DI-1 wyjaśnia, że wygląda na materiał do spalenia tak dobry jak każdy inny. W tym momencie kontrola obwodowa przestała wydawać polecenia z powodu szybkiego pogorszenia się przebiegu wydarzeń. Nie ma żadnej reakcji od niczego w terenie C na jakąkolwiek z tych czynności do momentu, w którym zapalona flara sygnałowa zostaje zastosowana do podpalenia kulistej masy, która natychmiast zaczyna płonąć. Zdalny kanał wyłapuje dźwięki z nieznanego źródła, które wydają się pochodzić z lokacji daleko poza terenem C, ale zostało zgłoszone jako słyszalne nawet w kontrolowanym obwodzie, zarówno przez teren C, jak i teren A. Ten hałas jest opisywany jako wybuchowy, jakby wiele ładunków o wysokiej wydajności zostało stonowanych na zboczu górskim i żywy, jak ryk dużego dzikiego stworzenia. W ciągu 15 sekund po rozproszeniu tego dźwięku teren A poinformował, że w wiosce nastąpiła seria eksplozji. 5 sekund po tym raporcie sferyczna masa w środku terenu C eksploduje. DI-1 i DI-3 zostają odrzuceni przez wybuch. Zgon DI-3 zostaje potwierdzony przez DI-1 po odzyskaniu przez niego równowagi. DI-1 zgłasza siniaki i zwolnienie w uszach, ale poza szybciej rozprzestrzeniającą się infekcją SCP-610 nie doznał innych obrażeń od wybuchu. Podczas tego nagrania wideo DI-1 usunął swój sprzęt nagrywający i spogląda bezpośrednio w obiektyw. Ze względu na kąt nagrywania nie wiadomo dokładnie, co wydarzyło się na terenie C, ale coś w centrum miasta przykuło uwagę DI-1, który przez kilka chwil wpatruje się w to, a następnie zostaje pociągnięty w przeciwnym kierunku. Sprzęt wideo upada na ziemię i nagrywa niebo. Ostatnie chwile nagrania z jednostki wideo DI-1 pokazują humanoidalną postać poruszającą się w powietrzu. Następuje dźwięk uderzenia z tego samego kierunku. W ciągu 3 sekund od tego wydarzenia nieznany byt wchodzi na sprzęt nagrywający i niszczy go. Kontrola obwodowa pozostała w stanie pełnej gotowości przez 24 godziny. W innych obszarach nie odnotowano żadnego incydentu spowodowanego tym wydarzeniem.